Niestety musimy się włamać do medialnej walizki, bo mi dzieci kot przestawiły, ale ja nie umiem. I żebym wam dzisiaj nakręcił materiał o starze, to właśnie się włamujemy do środka sprzętu. Taka sytuacja. Skutecznie, czy nie? Odchodzi? Chodź. Dobra, włamaliśmy się. Będzie czym podziałać. Witam, rozpoczynamy naszą nową przygodę ze starem. Opara, tu proszę, kciuk w górę. Jedziemy właśnie po nasz sprzęt, w takie piękne miejsce, zobaczcie. Tutaj dojrzewa nasz star. Na nas czeka. Dobrze już to wygląda. No i tutaj w tej zaistniałej sytuacji gdzieś czeka na nasz star. Nasza gwiazda. No, bardzo fajnie to wygląda. Generalnie szykujemy się na inwazję zombie. Właśnie trwa szkolenie, uczymy się stara. Pan nam tu wszystko opowiada. To jest nasza nowa bestyjka. Mega jesteśmy zajarani. Kurwa, gruby temat się zaczyna, naprawdę. Ale takie rodzynki są jeszcze. Ale naprawdę będzie grubo. Już to czuję. Czyli grzejemy świecę. Liczy się to powiedzmy 30-40 sekund, nie? Mhm. Trzyma tą świecę. Zaczyna się tak grzeje. Kiedy wiadomo, czy się zapali? Na słuch chyba. Pierwsze testy, zapoznajemy się z konstrukcją. Kopara jedzie z panem na odcinek szosowy. Byliśmy troszeczkę po dziurach pojeździć, teraz jadą zobaczyć. No generalnie sprawdzamy, robimy odbiór techniczny samochodu. Na razie wygląda wszystko fajnie, chociaż niby nie wygląda fajnie tak z zewnątrz, ale mechanicznie wszystko wygląda, że jest ok. Nasza nowa bulwarówka. To może ten dźwięk, to może być star. Jak mi się wydaje. Chodź, star pewnie. Słychać było już te mosty z daleka. Uwaga. Widzicie? No. No i to idzie star, tak? Tata kieruje. Się rozpoczyna nasza nowa przygoda. Że tak powiem. Jedzie przed nami. Nasz nowy nabytek, wóz wsparcia technicznego, kamper, nie wiem, wszystko w jednym. Mamy na niego dużo pomysłów. Zobaczymy. Że tak powiem, jeszcze długa droga, ale każda droga ma swój początek. No, pierwsze takie moje spostrzeżenie, jadę jeepem na takim miarę terenowym autem, nie wiem, jakimś ekstremalnie, ale na przykład już są takie dziurki, których no nie widać oczywiście na kamerze, gdzie ja muszę już tym terenowym jeepem, który ma fajne zawieszenie na dziury, bo normalnie mierzę tam po dziurach. Już tak szybko jak star nie jestem w stanie jechać. Ukopane tam, nie wiem czy go tam trzepię w środku czy nie, ale on jedzie no, już dużo szybciej w terenie. No, ja już muszę odhamować, bo... Także no tak ciekawe, no, uczymy się, poznajemy. Jestem ciekaw kopary, wrażeń po tych dziurkach, no, nie są duże dziury, ale ta kopara jedzie w ogóle bez hamowania, a ja już jeepem tu muszę małą walkę wykonywać. Uważać, żeby czegoś nie rozbić. Oczywiście seryjnym jeepem, żadnym jakimś tam wypasem ekstremalnym. Mamy jeepem, oczywiście. Dobra, witamy. Jesteśmy strasznie podjarani. Pierwszy nasz star w życiu. Kierownik kopara. Fajera biała, kość słoniowa, że tak powiem, dostaliśmy taką wersję ekskluzywną dla szejków arabskich. I coś, zaraz palimy maszynę, jedziemy zatankować. Jedziemy trochę pojeździć, uczyć się. No tu jest nasz, że tak powiem, gabinet nowy, jest włas w dachu, już jeden otwarty. Zaraz, o kurde, nie wiem jeszcze, jak to się wszystko obsługuje, proszę. Się po prostu kładzie, rzuca na... Procedura kopara robi z pamięci i podpowiada. Co teraz włączyłeś? Wyłączyłem, bo to dzieciaki kliknęły załączanie przedniego mostu. Mamy co, no? 12 V zasilanie. 24. Mamy wersję. Mocny włącznik prądu. No i jedziemy z koksem. Pali pszczółka od pierwszego strzała. Także... Musimy napompować powietrze. Teraz ładujemy powietrze do układu hamulcowego. Air condition jest odkręcony. Z no ja niestety, bo air condition ma złamany zawias, więc... A, ale mamy air condition jeszcze właśnie tutaj. To robimy sobie air condition z przodu. To się jakoś blokuje na tych, tak?
odkręcasz. Czekaj, moment, sorry, bo ja tu się staram kręcić. No dobra, blokujemy air condition w pozycji komfort. I co, no i ruszamy na testy, zobaczymy. Znowu dłuższa przygoda. Tu takie widzicie, mamy takie różne złączki do ładowania telefonów i innych rzeczy. Tutaj chyba schowka nie ma. Tu coś jest. Jezus Maria, co tutaj? O, nawet schowek jest, zobacz. Na telefony. Można wrzucić. No dobra. Ruszamy. Panie kierowniku, proszę nic nie uderzyć. Strasznie fajna maszyna, wam powiem. Troszkę jesteśmy podjarani. Dobra, jedziemy na stację benzynową, bo musimy zatankować trochę beny i coś jeszcze chcemy dzisiaj pojeździć. Pierwsze tankowanie naszego smoka, kopara czyni honory. To widzicie, wersja air condition. Przednie koła troszkę podskakują przy tej prędkości. Nie wiem, no wlej tam dużo, no. Jest tu we wlej, no. Zalewamy. Pojeździmy jeszcze troszkę dzisiaj, zobaczymy jak to. Pojeździmy jeszcze dzisiaj troszkę, zobaczymy jak to działa, nie? Tu widzicie, jest taki ciekawostek, spanie dla kierowcy. No tam. Będziemy go delikatnie dopieszać, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, natomiast na razie nas interesuje kwestia mechaniki, tak? Jak to wszystko działa, bo jest w takim niby dużym przeglądzie, zobaczymy jak funkcjonuje, nie? Mega fajna maszyna, generalnie. Tu sprawdzamy, bo tu tam turbo mamy niby, to tam czy chodzi, czy nie chodzi. Ja teraz wsiądę pierwszy raz w ogóle w ciężarówkę, bo się nie uprawnię, nie mogę po drodze jeździć, dopiero sam robić. I się przejadę, zobaczę jak to wygląda. No ale generalnie do testy, jeździmy. Mega zabawa, mam powiem. Fajny sprzęt. Także spoko. Dawno mi żadne takie auto, tak dużo radości żadne auto mi nie dawało. Mega fajne. Kopara właśnie robi ten. Klimę. Air condition ustawia. Jedziemy powolutku, się trochę przejadę, zobaczę jak to jest. Na razie. Testy stara trwają. Mam nadzieję, że zaraz się w jakieś piachy nie władujemy. Bo jeszcze nie umiemy tego obsługiwać sprzętu. Ale generalnie właśnie zbieramy tutaj liście. To para zapnij może napędy. Czupiłeś reduktor? I ten przód dopnij, wiesz, od razu. Uczymy się maszyny generalnie. Staraj się nie stawać, panie kierowco. No nie, kurwa, kopara. No nie tam. No już teraz to już poszło. Albo wjedziemy, albo nie. Raczej nie. Blokady masz zapięte? Jak już stanąłeś, to już dupa jest, nie? No to... widzę, że brakło mocy, nie? Poczekaj, ja muszę wysiąść, to będę dokręcił z zewnątrz. Potrzebujesz mojej pomocy z zewnątrz, czy ze środka? Poczekaj. No spróbuj! Sprawdzamy, bo wydaje nam się, że nie działają tam ani blokady. Nie no, z tyłu blokada działa. Sprawdzamy, bo wydaje nam się, że napędy nam nie działają. Nie! Nie ma przodu! U nas jak zwykle, kurwa, nawet droga do domu to nie są proste tematy. Jesteśmy na takim podjeździe.
kurwa, z koparą powiedzieć, że szybka droga do domu to jest po prostu zawsze tak samo. Kurwa, zobaczymy. Trochę nam brakuje mocy. Mamy niby turbinę, ale ona coś nie działa tak jak trzeba. Więc zobaczymy. Mam nadzieję, że zaraz nie będziemy wyciągarki sprawdzać. No, także taka sytuacja. Walczymy tu ze starem na podjeździe. Wydaje mi się, że nie ruszy teraz z górki. Pod górkę, znaczy się przykopie. Ale kopara coś tam próbuje. Jeszcze nie znamy auta, nie umiemy nim jeździć, także wybaczcie. Słowa krytyki, górka jest naprawdę spora. No, czekamy. Próba numer 3. Podobno wypadł bezpiecznik, ale już od sterowania przodem. Odpalamy maszynę i próbujemy, znaczy kopara próbuje, ja filmuję dla was. Próbujemy podjechać. Nie mieliśmy napędu przodu i przedniej blokady, tak? Będę starał się nadążyć za starem, chociaż powiem wam, pod górkę nie jest tak łatwo, ale idzie skurczybyk po tym piachu, ale chyba już muszę uciekać. Jakby się na mnie zsunął, to by nie było dobrze. Zjeżdżamy. Taki ruch kroczący. Na razie idzie. Ale przestał. To 9 ton i ten piasek to nie jest dobre połączenie. Ale widzę, kopara jeszcze próbuje. Ale jechał do przodu powoli. Tym kroczącym, jak teraz jechałeś, to szedł do przodu, nie kopał się. Cały czas szedł. Właśnie wydaje mi się, że tak mało gazu i musisz mieć cierpliwość, bo on idzie, póki nie dodasz. Blokady na wszystkie trzy osie. Ale czemu go puszczasz? To tu już jedzie, ta kabina w pół. Aha, wiesz co, bardziej jedź lewą stroną, bo trochę prawym kołem najeżdżasz na kolejne, ona go przyhamowywuje, wiesz? Bardziej koła proste, bo on idzie. Spróbuj teraz zjechać do dołu i zrobić to wszystko na jednym, wiesz, jak najdalej. No bo teraz... Tak? Bo on jak tak jest, to dopóki nie puści, to on cały czas jedzie. Tylko koła bardziej delikatnie w prawo, w lewo. W lewo koła, w lewo! Kopara, skręcasz koła w prawo i wjeżdżasz na krawędź. Powiem wam tak, nie wiem, czy wjedzie na tą górkę. Bo jeszcze nie umiemy jeździć, ale jebaniutki idzie jak czołg, tak bym to określił. Takim nie rajdowym ogniem, tylko takim taś-tasiem, ale po prostu jebany jedzie.
Przepraszam za bluźnierstwo, ale pierwszy raz coś takiego widzę. Naprawdę. Chyba aż nie wierzę, co on tu robi. Zobaczcie, jak te koła pracują. Mamy przednią blokadę, czego nie ma w starze, w standardzie. I to bardzo ładnie. Jedź, 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 jedź! On się wydaje, że już stanął. Koła w lewo bardziej, bo znowu wjechałeś na górkę. Co? Jeszcze raz? Tak, koła kręcę. Ale bardziej wiesz, no, ja nie jestem za autem, nie bój się, nie? A się idzie bardzo powoli, ale idzie. Tylko nie wiem, czy wcześniej nie zakopie, nie? Weź go trochę bujni, bo tu już wykopałeś. No i teraz. Musisz tu się wykopać, wiesz, bo tu jest teraz ten, górka, nie? A skręć się! Idzie, idzie! Właśnie kopara robi sobie shaking duty. Widzicie, jak kabina się buja? A najlepsze to jest to, że auto idzie. Zobaczcie, co tu się dzieje. No podjechałeś już, niedaleko ci brakuje. Zacząłeś, to próbuj. Cały czas do przodu jesteś. Nie, 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 nie. Duży gaz, idziesz w dół od razu. No, próbuj! Skręć trochę w lewo, żebyś brzegiem pojechał. No takie żeśmy jamy pokopali. Niestety dzisiaj atak na górkę nieudany. Jeszcze trochę nie umiemy. Jeszcze musimy się, ale bardzo mało zabrakło, dosłownie kawałeczek. Także myślę, że jak podszkolimy technikę jazdy, to górkę zrobimy. Zobaczcie, jaki kolejny. Patrzcie. Bardzo ładnie to idzie. Naprawdę. Jestem zaskoczony. 9 ton.
Pierwsze straty są, urwaliśmy klapę dachu na chopce, ale to i tak jesteśmy bardzo zadowoleni. Auto jest bardzo fajne, daje mega dużo radochy. Na noc się klapę przyłoży, trzeba będzie nową, mocniejszą zrobić i będzie ok. No już taki zmierzch powoli. Kończymy na dzisiaj te manewry ze starym, jak na jeden dzień wystarczy. Odebrany, trochę pojeżdżone, pierwsze testy, pierwsze już uwagi. Teraz kopara jeszcze musi wykręcić. Wracamy na chatę. O. Panie szofer, ja tu telewizję kręcę. Możesz, tam nie widzę sprawy, ale tu możesz. Zabijamy i jedziemy. Jutro ciąg dalszy. Testujemy, robimy sobie program zmian staży, co mamy w nim zmienić, jak go wyposażyć. Mamy pomysł, baza jest bardzo fajna, jesteśmy bardzo zadowoleni, podjarani naprawdę strasznie. Opowiemy później też o nim. Jak tam to wygląda. Chyba, że kopara tutaj robi manewrowanie. Starym, starym. Możesz, możesz, tam jeszcze masz mnóstwo miejsc. Jeszcze, 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 już! Już wystarczy ci, nie? No, dobra. Poczekaj na pilota. Widzicie, role się zamieniły. Dobra, wsiadam. Nara. Mega temat wam powiem ten star, mega, bardzo fajnie. Taka fajna zabawka dla dużych chłopców. Dzisiaj zachód słońca w starze. Z koparą, ale my cały czas hetero, także spoko. Turbo jajko. Nasza nowa drezyna w pełnej krasie. Ruszamy. Idę do sali operacyjnej, wchodzę. Przepraszam, czy jest tu jakiś lekarz? Tak. Tak? No dobrze. Jest szarik. Jedziemy.